Dzień dobry, kochani. Witajcie pierwszego dnia nowego bezpłatnego wyzwania, Like a Boss, w którym skoncentrujemy się na angielskim biznesowym. Gdyby jacyś spóźniacy chcieli się do nas jeszcze przyłączyć, link zostawiłam w opisie. Formalności za nami, a więc przechodzimy do lekcji. Porozmawiajmy więc o zwrotach i słówkach użytecznych w rozmowach telefonicznych. Sygnał zajętości: The Engaged Tone albo The Busy Tone. Rozłączyć się, Hang up, a spróbować później Try again later. Może wreszcie uda nam się połączyć, Get Through. Może się jednak okazać, że wybraliśmy niewłaściwy numer, Wrong number. A nawet jeżeli numer jest właściwy, możemy potrzebować numeru wewnętrznego. Zapytamy więc What is the extension number of? I tutaj podamy czyj. Jeśli ktoś chce nas przełączyć do właściwej osoby, powie I will put you through czyli przełączę pana, przełączę panią. Jeśli połączenie zostało przerwane, powiemy I was cut off. Możemy też natrafić na pocztę głosową to jest voicemail. I po tych wszystkich staraniach może się niestety okazać, że osoba, z którą próbowaliśmy się skontaktować, będzie musiała do nas po prostu oddzwonić a więc they will call you back. Albo they will return your call. To był pierwszy panel, teraz przechodzimy do drugiego, na którym mamy przydatne zwroty, zaczynając od: Could you speak up a little, please? Czy możesz mówić troszkę głośniej? Would you mind calling back in an hour? Czy możesz zadzwonić ponownie za godzinę? Please hold for a minute. Proszę minutę zaczekać, proszę chwilę zaczekać. Let me repeat that just to make sure. Pozwoli pan, że to powtórzę dla pewności. I na koniec nieznany numer to jest an unknown number. Jak już wspominałam na początku lekcji, jeżeli chcielibyście przez najbliższe dwa tygodnie dostawać ode mnie codziennie, co rano, darmowe materiały do nauki języka angielskiego w formacie PDF i lekcje wideo, zapiszcie się na wyzwanie. A ja się z wami żegnam na dzisiaj i słyszymy się jutro.